Zaczynamy! Podchodzi ta tutaj! Tutaj! Wszyscy! Zdrastwujcie! Pokażycie paszport illi propost! Pokażecie paszport illi propost! Będzie ciężko! Chyba będę aresztowana. Ale niech pani uważa, bo to pożyczy. Nie ma. Paszporty. Nie bajta, Kalinka. Kalinka, Maja. Hej, Kalinka. Kalinka, Maja. To my we dwie. O. Pokażecie paszport illi propost. To śpiewaj tak. Kalinka. Maja, ale weź śpiewamy. Paszporty? To nie śpiewamy. Mnie karta z Tesco wystarczyła. Pokażecie paszport illi propost. Dobra, Kalinka, Maja, zjaduję jabłka, Malinka, Maja. Thank you.
Jako burmistrz tego miasta wybrany większością głosów, za które bardzo dziękuję. Ja myślałem, że coś na drzewo. Jak Państwo widzą, zostawionych przez wojska rosyjskie surowych budynków wygospodarowaliśmy piękne budynki mieszkalne. Którymi pierwszymi lokatorami zostali nasza piękna księgowa Marzena oraz jej mąż Zbigniew Budowlaniec. Prosimy o brawa. Brawa. Gratulacje. Co się nie powie? Ty nie możesz. Ty nie jesteś wolnego. Wyliśmy z Batmana. Ja tobie zamierzam. Ja ci współczuję, bo ja też na otwarcie stałam tak z chlebem. Ale słony.
pozdrawiając was wszystkich bardzo serdecznie i niezwykle ciesząc się z tej frekwencji, bo nie ukrywam, że miałam jakieś drobne obawy, że projekt Lato w Teatrze, o środki na ten projekt aplikowała Miejska Biblioteka Publiczna i z całą pewnością nie udałoby się, gdyby nie głębokie zaangażowanie obecnej tutaj obok mnie Karoliny Suchodolskiej i całej ekipy, która z nią współpracuje. Chodzi mi oczywiście o instruktorów animatorów. No i oczywiście jeśli chodzi o środki finansowe, to też nie udałoby się wprowadzić tego wszystkiego, gdyby nie inicjatywa włodarza miasta, który zabezpieczył wkład własny w wysokości 20% całej tej inicjatywy finansowej. To jest niebagatelna kwota. Nie byłoby samej biblioteki stać na to, żeby te środki zabezpieczyć. W związku z tym bardziej chylę czoła i naprawdę jestem wdzięczna za wsparcie takiej inicjatywy. Inicjatywa niezwykła, ponieważ tak jak kiedyś powiedziałam, bardzo pozytywnie sztuka wkręca. Wkręca dzieciaki i na przestrzeni tych 2 tygodni naprawdę zaobserwowaliśmy niezwykłe zmiany. Dzieci są odważne, są kreatywne, są uspołecznione, zaprzyjaźniają się, wspierają, pomagają sobie, mają mnóstwo pomysłów i myślę, że to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. My zrobimy wszystko, żeby w przyszłym roku tę historię powtórzyć. Może w troszeczkę innym wydaniu, na inny sposób, ale na pewno też będziemy starały się o to, żeby te 2 tygodnie wypełnić właśnie teatrem i taką niezwykłą magią. Zapraszamy Państwa. Się zjeść. A ja od lampu tutaj.
Ale oświetliłam. Wiekowy. Skacze żaba. I oto woda zagrała. Thank you.
Śnik w wodorostach, srebro ryb, lecz dotknięta, zniknie na pewno. Niestrudzenie się rodzą w nocy zamglonej. Zamglonej.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,5. O, brawo. Znaleźliśmy złotą rybę. Ciągnijcie! Pomocy! Potrzebujemy pomocy! Ktoś bierze wielkiego! O Jezus! Ciągniemy! Ciągniemy! Polowaj! Ferwicie! Pogódźcie! Ktoś jest w ciągu! Chyba tu ta rybka! Słyszałam o tym! O! Chodź! A przed Państwem nasi wszyscy wykonawcy. Zapraszamy wszystkich wykonawców na scenę. Tutaj, tutaj zostańcie. Jedne światło, kłaniamy się. Wszyscy się kłaniają. Proszę Państwa, przed Państwem wystąpiło kilka grup.
Noniewicz, a także grupa fotograficzno-performatywna, którą prowadził pan Marek Noniewicz i grupa aktorska, którą prowadziła Karolina Suchodolska i Mateusz Tymura. Dziękujemy bardzo wszystkim za ten projekt mojego realizacji. Dziękujemy bardzo pani dyrektor biblioteki, pani koordynator naszego projektu, pani Iwonie Gajewskiej-Tranbowicz. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim partnerom tego projektu. Proszę państwa, to nie jest koniec wieczoru. Ja zaznaczam, że to nie jest koniec wieczoru. Zapraszamy wszystkich państwa z nami do wspólnego spotkania przy ognisku. Zapraszamy, to jest część też naszego pokazu finałowego. Zapraszamy! Można tańczyć! Ludzie serdecznie się tu pozdrawiają i mimo samotności.